Cieszę się, że będę mogła wam pomóc. Czy mamy dużo pracy? Mamy bardzo dużo pracy, jak widzisz. Jak widzisz, to jest nasza szafa, która pęka w szwach. A te skarby w czym nam pomogą? Jaki macie cel? Musimy nazbierać na wózek. Potrzebujemy pieniędzy na takie drabinki do ćwiczeń. Jaki mamy cel? Niedługo studniówka, więc chciałabym uzbierać na wymarzoną sukienkę, dodatki, buty, biżuteria może. Gdzie macie skarby? Gdzie są te szafy? To zapraszamy. Tam? Bierzesz to wszystko na swoje barki, przenosisz do salonu. To najchętniej bym się tego wszystkiego pozbył, otworzył okno i by poleciało. Co my tutaj mamy? Za tę sukienkę wzięłabym 90 zł. Dobra. Bardzo dobry stan. Widzę, proponuję tak kurtkę za 75. Tak, to jeszcze chciałam taką marynarkę, bo ona mnie... A, jeszcze tutaj też taka sukienka. Też zastanawiam, ale to jest też dobra marka i tę marynarkę sprzedałabym za 150 zł. Super. 300 zł, to myślę, że to jest spoko cena wyjściowa, ale widać, że są naprawdę dobre, bo to jest świetny jeans. I mamy już sporo, bo mamy 200, 300. 500. Fajnie się dowiedzieć, że te rzeczy, które nam zalegają, są tyle warte. Jest też kilka garniturów. Udało nam się wybrać naprawdę dużo ładnych rzeczy do wystawienia. Decyzja się nie zmienia. Wystawiamy ją. Tak jest. No trzeba. Za 200 zł. Otwórzmy, proszę. Pozwolę sobie. Zaczynamy od ogólnego kadru. Ja tak sobie pozwolę jeden zrobić, dobra? Opis. Super, tak? Bardzo ładnie. Będzie tak. Czy jeszcze coś dodamy? Wystarczy. Starajmy się w opisach nie używać negatywnie brzmiących, negatywnie kojarzących się określeń, nawet kiedy stosujemy przeczenie, ale skupiając się na takim negatywnym słowie, możemy uzyskać też niedobry efekt. Trzy osoby chcą zejść z sceny. Tak. Nie zgadza się. Kiedy jest takie zainteresowanie, to jest dla nas pierwszy sygnał, że nie możemy godzić się na obniżenie ceny. Znajmy wartość wystawianych rzeczy i naprawdę nie bądźmy zdesperowani, poczekajmy chwilę. Sprzedane? Sprzedane za tyle co? I to od tej pani, która negocjowała. Tak. Jezu, aż mu ciarki. Sprzedana. Jest. Super. Niesamowite dla mnie było to, że po 2-3 minutach od wystawienia już dana rzecz była kupiona. Kiedy słyszę strych, w mojej głowie świeci się taka lampka. Lampka radości i takiej ogromnej ciekawości. Piękny fason, bardzo modny teraz. Jeżeli byśmy naprawili ją, to mogłaby się wystawić za 120 zł, 150. Co my tutaj mamy? Ach, to dawne torebki. Dawne, ale że taka mała. Tu są ręcznie robione detale, dlatego wyceniłabym ją za 120, 150 zł. Dziewczyny mają bardzo dużo rzeczy, też różnorodnych i myślę, że szybko znajdą nowych właścicieli. Kolejne zamówienia, kolejne wysyłki, a tym samym cel coraz bliżej. Udało się? Udało się. Mamy 1000 zł? Mamy nawet więcej. To ile dokładnie? Pokaż. Perka. 1140. Ta kwota, którą uzbierałyście, bo osiągnęłyście cel założony, zostaje podwojona. Co? Tak! 1184. Tak, nawet jest mała górka. Kwota, którą zebraliście, zostanie podwojona. Wow. Wow, super. Skoro osiągnęliście cel, to uwaga, Tadzik, ta kwota, którą uzbieraliście, zostanie podwojona. Naprawdę? Tak. I to było naprawdę coś niesamowitego. Aż ciarki mieliśmy po prostu na rękach. To co, szukamy teraz wózka. No. Wyciągaj aplikację, zobaczymy, co tam można kupić. Tym bardziej, że mamy większy budżet. Coś pod kolor może, nie? Bo tak, wybierzmy coś pod kolor. Zobacz, ten jest fajny. Większy budżet oznacza większe możliwości. Ale chcesz szpilki czy płaskie, ale... Kowbojki. Kowbojki? Mhm. A to ciekawe. Bardzo mi się spodobały te, są skórzane, czarne. To czas na studniówkę.